Ona świeżo po rozwodzie. W dodatku 6 lat starsza od niego. On początkujący, zaledwie 22-letni aktor zafascynowany jej urodą i bezkompromisowym, twardym charakterem. Mało kto wierzył, że Marta Lipińska, o której względy walczyło wtedy wielu przystojniaków, znajdzie u boku Macieja Englerta szczęście na całe życie. Gdy zaczęli się spotykać, plotkowano, że więcej ich dzieli, niż łączy i tylko kwestią czasu jest, kiedy piękna aktorka znajdzie nowy obiekt westchnień. W przeciwieństwie jednak do pozostałych adoratorów, Maciej nie okazywał jej na każdym kroku uwielbienia. Był oszczędny w słowach i to właśnie zwróciło uwagę przyzwyczajonej do ciągłych komplementów aktorki. Miał w sobie jakąś intrygującą uroczność. Zabiegał o mnie, robił to jednak bardzo subtelnie. Zakochałam się, wspominała Lipińska początki znajomości z Englertem. Zaiskrzyło podczas prób do jednego ze spektakli w warszawskim Teatrze Współczesnym. I choć ona uważała, że jest dla niej zbyt młoda, szybko zmieniła zdanie. Zobaczyła w nim odpowiedzialnego i troskliwego mężczyznę, który zawsze pójdzie za nią nawet w ogień. Nikt nie dawał naszemu związkowi szansy. Nas jednak nic nie mogło powstrzymać. Kochaliśmy się do szaleństwa, mówił z kolei pan Maciej. Pewnie dlatego, gdy w 1968 roku zaprowadził swoją wybrankę do ołtarza, wiele osób stawiało zakłady, wieszcząc im rychły koniec. Wybrała rodzina. Zdumienie licznej rzeszy niedowiarków osiągnęło apogeum 4 lata później. Lipińska, będąc w szczytowej formie, zdecydowała się bowiem na macierzyństwo. Została szczęśliwą mamą Ani, a 3 lata później na świecie pojawił się Michał. Jej szczęście nie miało granic. Chciałam urodzić dzieci właśnie temu mężczyźnie. Kariera przestaje być w takim momencie ważna. Macierzyństwo zdarzyło mi się w dobrym czasie. Byłam już po 30 i zdążyłam się wyszaleć, opowiadała po latach pani Marta, dodając, że nigdy tej decyzji nie żałowała. I nawet, gdy zdarzało się jej odrzucać intratne propozycje filmowe, nie miała poczucia żalu, pustki, czy zawodowego niespełnienia. Nie pamiętam szczególnych katastrof ani wykańczającego zmęczenia dwojgiem maluchów. Dzieci czuły się kochane, ale nie chowaliśmy ich w amerykańskiej swobodzie, zasady i rygory są konieczne, mówiła. Sztuka kompromisu. Pielęgnowała więc tradycyjne wartości, przykładając wielką wagę do wspólnych, rodzinnych posiłków. Bardzo dbała również o prywatność, bo dom był i nadal jest dla niej największą świętością. Dlatego sprawy zawodowe, stres związany z ich pracą zostawiali za progiem. Trzeba mieć w sobie ułożoną hierarchię wartości i wiedzieć, co jest naprawdę ważne, a co nie. Ja zawsze stanowczo stawiałam granice i nie pozwalałam, aby media wchodziły do mojego domu. Nie fotografowałam się z dziećmi, nie zgadzałam się na sesję i tak jest do dziś, zwierzała się w jednym z wywiadów aktorka. Nigdy też nie ukrywała, że zarówno ona, jak i mąż mają silne charaktery, a sprzeczki od czasu do czasu im się zdarzają. Choćby w kwestiach zawodowych, bo przecież niejednokrotnie ze sobą pracowali. Niełatwą sztukę kompromisu dopracowali jednak do perfekcji i nawet swoje niegroźne dziwactwa potrafią z uśmiechem tolerować. Myślę, że w związku najważniejsze jest zaufanie, odpowiedzialność i podziw. Ja wciąż podziwiam mojego męża za to, że jest prawdziwym mężczyzną i prawdziwym człowiekiem, a do tego świetnym reżyserem, mówi Lipińska. Myliłby się jednak ten, kto by sądził, że zaplanowałam karierę, wychodząc za mąż za Macieja Englerta. Poznaliśmy się przecież, gdy był młodym, obiecującym aktorem, a nie dyrektorem, wyjaśnia aktorka.